Ja mam mówić, czy... Jeśli chodzi o mecz... No na pewno oczekuję, przynajmniej ja oczekuję jedno dobre spotkanie, dobre widowisko i dobrą grę naszej drużyny i liczymy, że się z Krakowa wrócimy z dobrym wynikiem. Ja uważam nadal, że mimo tego, że mają tam swoje problemy, ale uważam, że ta drużyna nadal ma potencjał lepszy niż tabela, co pokazuje. Także na pewno my mamy większe atuty i tak jak powiedziałem, idziemy do Krakowa zagrać dobry mecz. Tak, bo to było w ogóle chyba Wisła mala 10, coś takiego przewagę, czy 11, coś, no właśnie, dzięki. No było, Wisła była faworytem, cały czas prowadziła na tabelę, także teraz my jesteśmy w podobnej sytuacji, ale myślę, że Wisła jest drużyna, która ma doświadczonych zawodników, bo wczoraj miałem okazję oglądać ten ich mecz Pucharowi, gdzie zagrali dobrą drugą połowę. Czeka nas trudne spotkanie, ale spotkanie na pewno nasz, jeśli będziemy zagrali tak jak powinniśmy, do tego trzeba dożyć, jak z Zagłębiem drugie połowy, to się ja nie obawiam. Według Ciebie co się z tą Wisłą stało? Bo tam rzeczywiście są problemy finansowe, ale skład jest mocny. No nazwiska mają, ale widocznie, że coś tam nie funkcjonuje i z tego te słabsze wyniki, ale mi się wydaje, że Wisła w tym meczu nie ma nic do stracenia, wręcz odwrotnie, może dużo zyskać i to dla niej na pewno jest ważny mecz i dla niektórych zawodników, który ma się kończy kontrakt, także będą się starać na pewno, żeby nam zabrać jakieś punkty, a my z drugiej strony jesteśmy ci, którzy no, jesteśmy w dobrej formie i co, idziemy tam zagrać dobry mecz i tyle. Jak tak popatrzysz na terminarz, to który z tych rywali, którzy będą stali do końca sezonu, wydaje ci się najtrudniejszy? Ja właśnie uważam, że ten mecz będzie dla nas najtrudniejszy i z tego powodu musimy się po prostu skupić, zagrać dobry mecz, żeby później nam gdzieś tam nie mówili, że zabrakło nam punkty w krach właśnie z Wisły. Powiedz, co takiego zrobicie, czy co takiego się stanie, że nie powtórzy się ta końcówka poprzedniego sezonu? Myślę, że dużo rozmawialiśmy na ten temat i chyba byliby naprawdę... No byliby nieodpowiedzialni, jakby powtórzyli to samo co rok temu, także ta drużyna jest o rok mądrzejsza, a o to, co się stało. Także jestem pewny, że tego nie powtórzymy. No. A powiedz Mirona, czy ty nie stajemy się, że to by się świetnie gra z Danielem Lubojem? Byłeś zaskoczony tym, że on zszedł z boiska w przerwie? No taka jest piłka, taka jest decyzja trenera, bo dzisiaj gram ja, jutro nie gra on i tak dalej. Po prostu trzeba się dostosować do drużyny i tyle, bo ciągniemy ten wózek razem i musimy go do końca ciągnąć i w tej drużynie jak najwięcej każdy zawodnik musi dać, także obojętnie kto będzie grał na boisku, uważam, żeby drużyna miała korzyść z tego. W tym sezonie tak bardziej postawiłeś na asysty niż na gole, tych asystów jest więcej? Tak wychodzi, ale nie narzekam, jestem zadowolony. Rado, przełamaliście serię meczów bez wygranych, nad bez wygranych w Poznaniu, na Konwiktorskiej, teraz by wypadało zrobić to samo na Lubelskiej. No po to się... No po to są te mecze, żeby to zmieniać statystyki. Ja jestem optymista, idziemy do Krakowa, dobrze nastawieni, pozytywnie i dlaczego to nie wygrać tam, bo oni mają swoje problemy i trzeba je po prostu dobić. Mówiłeś, że jesteś w wyśmienitej formie, bo robiłeś jakieś tabletki i teraz podwójną dawkę na zjeść, czy nie? Nie, to są żarty byle, bo ten...
No będę się starał dać maks swój i myślę, że w każdym meczu staram się, także ja mam nadzieję, że w sobotę też będzie dobry rado i żeby ta drużyna też dobrze zagrała. No. Ljubo przewodził w klasyfikacji na Kulę Strzelców, a ty zrównałeś się w klasyfikacji najlepiej asystującym z Sebastianem Lidą. Myślisz o tym w ogóle? Wiedziałeś o tym wcześniej? Nie myślałem o tym, ale myślę, jeśli chodzi o ty asysta, bo z tego co wiem, Mila ma 3-4 asysty z rzut różnego, także to takie asysty, powiedzmy, no, z tego ja nie mam żadnej, coś tak podobnie, także no, będziemy walczyć do końca. Miro, wygraliście 4 ostatnie mecze ligowe, czy w tym momencie czujecie się taki tacy super pewni siebie, że wychodzicie na boisko i no, jedziemy z rywalem ile wlezie? No super, nie super. Czy się czujemy? Na pewno jesteśmy w dobrej formie. To z mecza na mecz moim zdaniem gramy coraz lepiej i jest powód, żeby się z tego cieszyć, bo z tego co widzieliśmy po meczu z Zagrebem, szczególnie z tej drugiej połowy, wszyscy byli zadowoleni i to jest recepta, której trzeba dążyć. Ta drużyna, ja wiele razy powtarzałem, że ma ogromny potencjał na polskie warunki i trzeba to wykorzystywać z mecza na mecz. To jeszcze zapytam Cię na chwilę o Wisłę Kraków. Wspomniałeś, że dla Wisły będzie to jeden z najważniejszych meczów, a nie uważasz, że ten 4 dni po meczu z Legią ze Śląskiem będzie dla nich jeszcze ważniejszy? No bo dlaczego powiedziałem? Bo tak jak powiedziałem, bo wiele zawodników im się kończy kontrakt i to dla nich będzie bardzo ważny mecz z względem tym, czy może zostaną, czy nie. Także teraz mecz z Legią i z Śląskiem następnie, to dla nich dwóch najważniejszych może w tym sezonie mecz. Także oczekuję też, że Wisła... Widzieliśmy wczoraj, że potrafi grać, także oczekuję też sam, że będą chcieli grać i że to będzie dobre widowisko.